Schronienie przed wojną w Drobinie i okolicach znalazło około 200 osób. To dla nas bardzo ważne, że możemy pomóc uchodźcom z Ukrainy w tym trudnym czasie, zaznacza burmistrz miasta i gminy Drobin. Bardzo zaangażowaliśmy się w ten proces pomocowy dla osób narodowości ukraińskiej. Przyjęliśmy ich z otwartością, z wielkim współczuciem. Pomagamy im w różny sposób. Przede wszystkim gromadzimy różne dary i takim punktem, w którym gromadzimy te dary, jest Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, Szkoła Podstawowa w Drobinie oraz budynek Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie. Na terenie naszej gminy jest 180 uchodźców. Większość tych uchodźców, która przybyła do nas, zamieszkuje w obiektach prywatnych, u osób prywatnych. Wszyscy, jak zaznacza burmistrz, mogą liczyć na wsparcie i pomoc. Z tą myślą na piętrze w Urzędzie Miasta i Gminy w Drobinie można odebrać, ale i przynieść odzież, środki czystości, wózki czy zabawki dla dzieci. Rzeczy można przynosić lub odbierać w godzinach pracy urzędu. Uzupełniamy listę najbardziej potrzebnych artykułów. Jest bardzo duże zaangażowanie osób prywatnych. Dzwonią do mnie, dopytują się, także ten kontakt z mieszkańcami jest i to mnie bardzo cieszy, że jest odzew mieszkańców i jest ta pomoc ze strony właśnie mieszkańców miasta i gminy Drobin. W urzędzie przyjmowane są także wnioski o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz wnioski o nadanie numeru PESEL. W naszym urzędzie przebiega, w mojej ocenie, to dość sprawnie, dość szybko. Praktycznie każdego dnia osoba, która do nas się zwróci, uzyskuje ten numer PESEL, który ją identyfikuje. Jednocześnie jest druga sfera działania urzędu, bo te zadania przez wojewodę zostały skierowane do samorządów. To jest możliwość pozyskania tych tak zwanych 40 zł. To jest ta kwota do wypłaty, którą może uzyskać osoba, która pomaga osobom narodowości ukraińskiej. My mamy już wzory wniosków. Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby, które pomagają i byłyby zainteresowane pozyskaniem tych środków, bo to jest zupełnie naturalne, do naszego urzędu. Wszystkie szczegóły i pomoc osoby zainteresowane uzyskają w urzędzie. Dodajmy, wśród uchodźców są również dzieci, które uczęszczają do szkoły w Drobinie. W tym momencie to około 40 dzieci. Dla technikum w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Drobinie zakupiona została nowa pracownia komputerowa. Inwestycja w oświatę jest dla mnie wyjątkowo ważna, zaznacza burmistrz miasta i gminy Drobin. Bardzo się cieszę, że udało mi się wyasygnować część środków finansowych na zakup tak nowoczesnego sprzętu komputerowego. Jak Państwo widzicie, mamy tutaj 15 komputerów oraz serwer, który jest do dyspozycji nauczyciela prowadzącego dany wykład. Zakup tych komputerów był konieczny ze względu na unormowania prawne związane ze zdawalnością, z zaliczeniem egzaminów teoretycznych dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Zakup tych komputerów bardzo mnie cieszy, wspólnie z panią dyrektor Marzeną Łopatą, która ze mną ściśle współpracowała. Postanowiłem podjąć tę decyzję i wspólnie również z radnymi Rady Miejskiej w Drobinie dokonaliśmy tak poważnego i zarazem tak bardzo przydatnego sprzętu komputerowego. To jedna z najnowocześniejszych pracowni w szkole. Jak zaznacza dyrektor szkoły, komputery zakupiono do przeprowadzenia teoretycznej części egzaminu zawodowego z wykorzystaniem maszyny wirtualnej, ale są wykorzystywane także podczas innych zajęć. Znajduje się tutaj jeden główny serwer, którym w pełni dysponuje nauczyciel i za pomocą tegoż serwera nauczyciel ma możliwość po pierwsze podglądania, co się dzieje na pulpitach uczniowskich, po drugie ingerowania w tok pracy ucznia. Pracownia daje też możliwości udostępniania materiałów.
W zasadzie przy pomocy jednego kliknięcia nauczyciel jest w stanie udostępnić materiały na wszystkie 15 stanowisk i podobnie za pomocą jednego kliknięcia zebrać materiały, nad którymi uczniowie pracowali. Daje to też taką możliwość jak kontynuowanie pracy na tym samym materiale, na przykład na lekcji, która będzie za tydzień. Dodajmy, komputery kosztowały ponad 55 tysięcy złotych. Centrum Drobina zmienia się i to bardzo. Dobiega końca remont ulic Rynek, Zaleskiej, Szkolnej. W najbliższym czasie zmieni się tu organizacja ruchu. Zatwierdzamy organizację ruchu tych ulic, gdzie planujemy ulicę Gospodarską jako ulicę jednokierunkową, ulicę Zaleską również jednokierunkową oraz ulicę Rynek jako ulicę dwukierunkową. Bardzo mnie cieszy, że Drobin coraz bardziej pięknieje, że się rozwija. Wspólnie z radnymi pozyskaliśmy środki finansowe na ten cel. No i oczywiście efekt jest widoczny w postaci pięknie wyremontowanych ulic. Jest to bardzo istotne ze względu na bezpieczeństwo również mieszkańców miasta i gminy Drobin. Trwają prace budowlane, na tym jednak nie koniec. W planach są kolejne inwestycje drogowe. Złożyłem wniosek w ramach Polskiego Ładu o remont ulicy Spółdzielczej. Czekam z wielką niecierpliwością na rozstrzygnięcie tego konkursu. No i liczę oczywiście na to, że otrzymamy tą dotację na remont ulicy Spółdzielczej. Jak zapewnia burmistrz, również na terenie gminy prowadzone będą prace drogowe.